Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Kiedy narcyz zmusza cię do posiadania dziecka? Kiedy wbrew twojej woli narcyz zmusza cię do posiadania dziecka? Kiedy narcyz działa przeciwko twojej możliwości decydowania, wyboru? Narcyz przekona cię, by mieć z nim dziecko. Użyje siły, podstępu lub gruźb. Albo emocjonalnie cię zmanipuluje. Narcyz będzie odmawiał stosowania zabezpieczeń. Może też się ich pozbyć i nie będziesz o tym wiedzieć. Narcyz skłamie i powie, że miał zabezpieczenie. Możesz usłyszeć, że nie może mieć dzieci, że jest po zabiegu. Narcyz, niezależnie od płci, może powiedzieć, że nie może mieć dzieci, że nie może zajść w ciążę, że nie może doprowadzić do ciąży. Narcyza nie obchodzi to, jak to może wpłynąć na twoje życie. Nie obchodzi go to, jak to może wpłynąć na życie dziecka. Narcyza nawet nie obchodzi to, jak wpłynie to na jego życie. Zmanipuluje cię emocjonalnie, a następnie będzie stosować przemoc seksualną. Może ci grozić, może cię zastraszać, może cię szantażować, może cię nagrywać. To zdarzyło się wielu osobom. To zdarzyło się wielu ofiarom, które spotkała przemoc narcystyczna. U wielu ofiar narcyza pojawiła się ciąża. Pojawiły się dzieci wbrew ich woli. Narcyz przejął kontrolę nad ich wyborem odnośnie tego, czy chcą, czy nie chcą mieć dzieci. Narcyz nie stosował zabezpieczeń. Kłamał, że stosował zabezpieczenia. Kłamał co do swojej bezpłodności. W rezultacie przyczyniło się to do posiadania dziecka z kimś, kto nie chciał mieć z nim dzieci. To nie oznacza, że taka osoba zmanipulowana nie dba o dziecko czy go nie kocha. Oznacza to jednak, że taka osoba została uwięziona w sytuacji, kiedy ma dziecko z kimś, z kim nie chciała mieć dziecka. Stało się to wbrew woli ofiary. To nie był jej świadomy wybór. To nie była jej świadoma decyzja. Nie było na to zgody. Narcyz stosuje różnego rodzaju przemoc, w tym także seksualną. Narcyz jest zaborczy, kontrolujący, manipulujący. Zmusi cię do tego, byś miał z nim dziecko, dzieci, tak by mógł przejąć, mieć nad tobą kontrolę, tak by mógł wpływać na twoje zachowanie, na przebieg i rozwój wydarzeń. Narcyz chce, żebyś pozostawał pod jego kontrolą. Chce cię zdominować. Kiedy narcyz zmusza cię do tego, byś miał z nim dziecko, to może bardzo skomplikować
utrudnić, zepsuć twoje życie, ponieważ narcyz będzie robił wszystko, żebyś odpowiadał finansowo za dziecko. Wychowywanie dziecka pochłania wiele czasu, a to może wpłynąć na twoją pracę. Przez to możesz stracić pracę lub twoja skuteczność może drastycznie spaść. A co za tym idzie, zarobki też mogą drastycznie się obniżyć. Narcyza jednak to nie obchodzi. Narcyz nie przejmuje się tym, jak jego zachowanie wpłynie na ciebie. Będzie kłamał na temat zabezpieczeń. Może nawet zrobić dziury w zabezpieczeniu. Zgadza się. Dobrze usłyszałeś. Narcyz pozbawi cię wyboru. Pozbawi cię możliwości decydowania o sobie. Zrobi to, co chce zrobić. Tak czy inaczej. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć dziecko, czy nie. Niezależnie od tego, czy chcesz mieć z nim dziecko, czy nie. Narcyz postępuje tak, ponieważ chce utrzymać nad tobą władzę i kontrolę. Chce kontrolować związek. Chce, żeby trudno ci było odejść. Chce utrudnić, uniemożliwić ci odejście, zostawienie go. W ten sposób zabezpiecza cię jako swoje źródło zasilania. Tak byś zawsze musiał się z nim użerać, żebyś na zawsze był na niego skazany, żebyś tak łatwo nie mógł się z tego wydostać. Kiedy narcyz zmusza cię do tego, żebyś miał z nim dziecko, to będzie znęcał się nad tobą finansowo. Będzie okradał cię z pieniędzy. Narcyz powie, że potrzebuje pieniędzy na dziecko, dla dziecka, lecz następnie wyda je na siebie samego. Może postawiłeś narcyzowi sprawę jasno, może powiedziałeś wprost, że nie chcesz mieć z nim dzieci. Narcyz będzie kłamał na temat zabezpieczenia. Podziurawi zabezpieczenia. Powie, że nie może mieć dzieci. Zrobi wszystko, żeby doprowadzić do tego, czego nie chcesz. Żeby mieć dzieci wbrew twojej wolnej woli. Wbrew twojej decyzji. Pozbawia cię możliwości wyboru. Pozbawia cię wolności. Nie ma niczego złego w posiadaniu dzieci. To coś pięknego. Lecz to bardzo złe, jeśli zmusza się kogoś do posiadania dziecka. To psuje, niszczy całe to doświadczenie. Niektórzy ludzie nie chcą mieć dzieci. Takie jest ich prawo. Taki jest ich wybór. Nie powinno zmuszać się kogoś, by został rodzicem, ponieważ postępując tak, odbiera się takiej osobie możliwość wyboru. Pozbawia się kogoś wolnej woli. Pozbawia się kogoś możliwości decydowania o sobie odnośnie tego, czy chce, czy nie chce mieć dzieci. Może być to dla ofiary bardzo traumatyczne doświadczenie. Jest to przemoc, a każda przemoc jest zła. To kolejny rodzaj przemocy, jaką stosuje narcyz. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij,
Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.